Cześć, niedawno pokazałem wam, jak w kilka minut wygenerować wideo, w którym doskonale mówimy w różnych językach. Par exemple, nous pouvons très bien parler, 或者是用其他语言, 例如西班牙, 甚至普通话. Ale to tylko początek nowych możliwości, bo ta sama technologia pozwala nam na wygenerowanie dowolnego klipu na podstawie tekstu. Technologia na tyle zaawansowana, że pewnie nie zauważyliście, że to zdanie jest generowane przy użyciu sztucznej inteligencji. Jak również ten fragment tego wideo jest Nie, żartuję, to jest prawdziwe moje wideo. Ale przyznacie, że czasami już ciężko połapać się, co jest prawdziwe. W komentarzach prosiliście, żebym pokazał, jak tworzy się takiego wideo awatara, więc do roboty. Okej, zatem do tworzenia wideo awatar potrzebne jest nam narzędzie Heigen. Wewnątrz narzędzia po zalogowaniu widzimy, że mamy możliwość tworzenia fotoawatarów, wideo awatarów czy studio awatarów. Studio awatary to są te awatary, gdzie wykorzystywane są postacie, które daje Heigen już nagrane wcześniej. Ale przy okazji, jeśli interesują Cię nowe technologie czy tematy biznesowe, proszę rozważ subskrypcję czy polubienie tego klipu. To pozwala się przebić przez algorytm YouTube'a w nagrodę oto filmik z kłaką krótkoogonową, czyli ssakiem z rodziny kangurowatych. Kliknijmy darmowy instant awatar. Ok, tu jest krótki poradnik, jak to działa. Przejdźmy do Get Started i można skorzystać z jednego, dwóch trybów, czy tekstowych instrukcji, czy wideo instrukcji. Mogą być tekstowe. Tutaj znajdziemy podstawowe rekomendacje związane z tworzeniem takiego materiału, czyli ile powinien trwać materiał, jaka powinna być jakość, jak mniej więcej pozować przed kamerą. Generalnie ja jestem pewnie trudną osobą do stworzenia wideo awatara, bo dużo gestykuluję, poruszam się i tak dalej, i to utrudnia pracę. Najlepszy do tego typu rozwiązań byłby pewnie były premier Waldemar Pawlak, pozdrawiam, bo on zawsze wszystko na takim mocnym chillaucie. Drodzy Państwo, lepsze życie można budować zachodem, można budować ze wschodem, ale przede wszystkim trzeba budować własnym narodem. Wybieramy plik. Tutaj możemy wybrać plik z dysku lub wrócić do opcji kamery. Ja wybieram plik z dysku. To będzie dwuminutowe. Ok, widzimy wybrany klip. Musimy zaakceptować tutaj te rekomendacje, o których oni przypominają, aby upewnić się, że materiał jest na tyle dobry, żeby wygenerować coś wartościowego. I teraz musimy nagrać tak zwany video consent, czyli musimy potwierdzić, że ta postać, która jest na wideo, to jesteśmy my w pewnym sensie, więc powiedziałbym minimalne zabezpieczenie, które zadba o to, że ja nie mogę sobie tutaj tak szybko wgrać wideo na przykład mojego wspólnika czy kogoś innego i stworzyć wideo, w którym mówi cokolwiek. Można tak robić z tłumaczeniami, tam nie jest wymagana ta zgoda, żeby tłumaczyć to na inne języki. Entscheidet, ob das Gesetz mit der Verfassung vereinbar ist oder nicht. Bitte beachten Sie diese wichtige Tatsache. Ok, klikamy Submit, wideo jest dodawane i wszystko udało się poprawnie. Pojawia się tutaj nowa opcja, ten dodatkowy awatar. Na początku jest to szybki, tak zwany instant awatar. Jak już uzyskamy ten awatar podstawowy, wtedy pojawia się funkcja Fine Tune. Ona tu jest niedostępna, bo ja już wygenerowałem z tego pliku Pro Avatar, nazwijmy to. Zobaczmy, jak to działa. Witaj w nowej erze tworzenia wideo z Heigen. Wystarczy wpisać swój scenariusz, aby rozpocząć. Działa całkiem nieźle. Możemy teraz tworzyć wideo albo w modelu krajobrazowym, albo w modelu portretowym. Weźmy ten model krajobrazowy. No i teraz możemy wpisać dowolny tekst, aby wygenerować klip. Witam na moim kanale YouTube. Może i nie jestem najpiękniejszy, ale za to nie za mądry. Zobaczmy, w jaki sposób mu się uda. On najpierw wygeneruje plik audio z samym głosem. Jeśli będziemy zadowoleni z tego. Witam na moim kanale UT, może i nie jestem najpiękniejszy, ale za to nie za mądry. Ok, jeśli będziemy z tego zadowoleni, to przechodzimy do tworzenia tego klipu na bazie tego audio. Jeśli nie jesteśmy zadowoleni, to zawsze możemy nanieść poprawki, zmienić prędkość, wyregulować ton głosu, dodać konkretne pauzy. Można dodać półsekundowe pauzy. Zobaczcie, tutaj mogę dodać taką pauzę i już to zabrzmi trochę inaczej. On po chwili wygeneruje klip, w którym będzie taki moment na oddech. Ok, brzmi to sensownie. Klikamy Submit. Widać, że chce użyć około
pół kredytu z 28 kredytów, które posiadam. Na początek po założeniu Heygena dostaniecie garść kredytów za darmo do tego, żeby się pobawić tą technologią. Ja w tej chwili mam płatne konto, które kosztuje chyba $29 miesięcznie, więc nie jest to jakiś drastyczny wydatek w budżecie marketingowym firmy, a możliwości są bardzo duże, bo zaczęliśmy już wykorzystywać tego typu technologie właśnie w tworzeniu klipów do onboardowania nowych klientów, do tego, żeby oprowadzić ich po panelu, podziękować im za wejście w poszczególną sekcję, podziękować im za zakup. Ok, widzimy, że teraz wideo jest w przygotowaniu. Tutaj mamy garść klipów, które już wcześniej przygotowałem. Ja rekomenduję, żeby generować kilkusekundowe klipy, bo wtedy mamy większą kontrolę nad tym, większe możliwości odświeżania, dopóki nie będziemy zadowoleni z efektów i wtedy ewentualnie sklejania dłuższego klipu na bazie krótszych wersji. Ok, wideo wydaje się być gotowe, zobaczmy jak wyszło. Witam na moim kanale YouTube. Może i nie jestem najpiękniejszy, ale za to nie za mądry. Wyszło naprawdę nieźle i jakość tego jest fundamentalnie lepsza niż tego darmowego awataru, więc zachęcam do tego fine-tuningu. Tutaj możemy sobie wybrać, w jakim formacie chcemy to zapisać. Możemy sobie to osadzić, możemy dodać napisy, więc znowu, naprawdę wartościowa, przerażająca, ale myślę, że w dobrych rękach wartościowa technologia. Jak wyglądają inne przykłady wdrożenia tej technologii? Zobaczcie, jak wykorzystali ją hejterzy. Bieganie wynalazł w 1701 roku filozof Jan Biegan. Ta technologia na tym etapie jest już tak zaawansowana, że nawet nie zdaliście sobie sprawy, że to nie jest AI, tylko to jest prawdziwy filmik Szymona z hejterów. Tu jest fragment, w którym wykorzystali sztuczną inteligencję. To pokazuje, jak bardzo zaawansowana jest ta technologia, bo czasami ciężko odróżnić od prawdziwego wideo. Swoją drogą bardzo polecam kanał hejterów. Nagłośniają ważne tematy, takie jak kryzys zdrowia psychicznego wśród dzieciaków, także bardzo mocno polecam. Tak jak wspomniałem w poprzednim klipie, jestem równie bardzo podekscytowany, co przerażony rozwojem tej technologii. Nie trudno wam pewnie wyobrazić sobie zastosowania, takie negatywne zastosowania tego w propagowaniu dezinformacji i fake newsów, które latają po internecie. Ustalam, że od tej pory nasze posiedzenia będą w formie pato streamów. Będziemy zbierać donaty, żeby podreperować budżet państwa, a przede wszystkim dla Beki. Wszystkie te klipy, które pamiętamy na przykład z początku wojny na Ukrainie, gdzie Zeleński nawoływał do poddania i był to w oczywisty sposób fake, bo wyglądał po prostu bardzo, bardzo słabo i nie trudno było rozpoznać. Na szczęście, tak jak szybko rozwijają się technologie związane ze sztuczną inteligencją w generowaniu wideo, zdjęć, tekstu, tak równie szybko powstają technologie, które mają na celu weryfikację autentyczności materiałów właśnie multimedialnych, takich jak klipy czy zdjęcia. Swoją drogą, gdybym sam nie prowadził firmy, to w tej chwili zakładałbym nowy biznes, który byłby poświęcony temu, bo wydaje mi się, że będzie to gigantyczny biznes w najbliższych latach i przede wszystkim coś, co będzie bardzo, bardzo potrzebne, aby łatwo móc weryfikować autentyczność treści, z którymi spotykamy się w internecie. A jak twoim zdaniem ta technologia wpłynie na krajobraz nowoczesnego internetu? Jakie są główne zagrożenia? Proszę, zostaw komentarz. Czytam i odpowiadam na każdy komentarz na tym kanale, więc jeszcze raz bardzo dzięki za pozostanie do końca i widzimy się niebawem.